Przepraszam Was. Witam serdecznie, Luka z tej strony. Zapraszam Was na taki dzisiaj zbędny, taki mały albo wielki podsumowanie troszeczkę moich rzeczy, które są na komputerze. Dawno nie było takich podsumowania. Co się stało teraz w tamtym, co już się zrobiło w tamtym miesiącu, raczej przez cały rok, co mi się zmieniło w komputerze, co doszło. I tak, powiedzmy, od bardzo dawna nie robiłem vloga na temat, jakie rzeczy mam w komputerze. Bardzo Was przepraszam za to, bo po prostu zatraciłem się troszeczkę w grach i przeszedł troszeczkę komputer metafizyczne przejście z takich rzeczy typowo informatycznych na właśnie gamingowy. Was bardzo przepraszam za to. Postaram się częściej Wam wrzucać filmy. Druga sprawa, dlaczego nie ma na przykład nie ma nic związane, live'y są. Przede wszystkim to jest dla mnie bardzo, 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 jak mam wytłumaczyć, bardzo dla mnie to jest troszeczkę lepiej robione, bo od razu mam możliwość wgrywania tego, co jest. Dobra, zaczniemy od tego, co jest w tym komputerze, czemu takie rzeczy. Dobra, najważniejszą dla mnie, bo najważniejszą i jedną z najważniejszych było w tamtym roku zmiana procesora, a mianowicie zmieniłem z FX-a 6100 na FX-a właśnie 8350. Czemu taka zmiana, czemu nie w Intela przede wszystkim i czemu nie na przykład najnowsze dziecko AMD-ka, czyli Horizon. Przede wszystkim tak, że ja potrzebuję dużo komputer do pracy pracy i postanowiłem po prostu zrobić jeszcze optymalizację. I zaczniemy od tego. Właśnie FX-a 8350, 4 GHz taktowanie tego procesora jest, więc tak, przepraszam, że tak cywilnie troszeczkę jestem, nie jestem tak ładnie ubrany. I tak. Druga sprawa, żeby dobrze komputer działał, tak dwa miesiące temu zainwestowałem w chłodzenie. O ile pamiętam, zaraz Wam jeszcze powiem, nie pamiętam dokładnie nazwy. Powiem, czekajcie sekundę. Fortisa trójeczkę, wersja z 14-centymetrowymi dwoma wielkimi wentylatorami. Może nawet chyba gdzieś mam. Więc chyba gdzieś miałem. O, jest. Jest właśnie Fortis. Jest to właśnie to chłodzenie.
Zalety, zalety i zalety. Przede wszystkim jest bardzo cichy. Jeżeli nie ma, jak na dwa wentylatory, które są w tym komputerze, bardzo cichy jest i przede wszystkim nie słychać go. Te wentylatory oba mają specyfikację bodajże chyba 14 MHz, 14 albo 24, chyba 24. 24 poczekajcie, zaraz wam powiem specyfikację właśnie wentylatoru, bo kupiłem. Niestety musiałem kupić sobie na, bo uszkodziłem sobie. Wentylatory mają 22 decybele hałasu, poziomu hałasu, prądu 0,1 ampera na 12, napięcie 12 V. To jest takie właśnie to. Więc można sobie kupić. Czy jestem zadowolony z tego chłodzenia? Bardzo jestem zadowolony. Różnica pomiędzy tym, co było, a teraz jest bardzo duża. Zaraz wam pokażę na dwóch programach. Gdzie jest czujniki? Komputer. Czujniki. Jest różnica, tak. Ten program pokazuje, ile jest temperatury na rdzeniu. A tutaj jest temperatura ogólna na procesorze. Jest taka różnica 4 stopni. To jest błąd taki, powiedzmy. Widzicie, zobaczcie, jaka jest różnica. Procesor 32, ale na rdzeniu macie 25 stopni. Dobra. Czy jestem zadowolony z tego zestawu, czyli procesora plus cooler? Tak. Wada jest tego typu, że jeżeli chcecie mieć taki właśnie AMDK, on ma bardzo duży współczynnik TPC, więc trzeba po prostu wiedzieć, trzeba po prostu jakby to zoptymalizować, więc polecam. Trzeba tylko dobre chłodzenie do tego dać. Zobaczcie, to jest bardzo duża, dziwna różnica między tymi programami, chociaż są najnowsze sterowniki. Jak mówię, tutaj jest program, który kosztuje ileś tam. No to jest darmowy program, jednak jest troszeczkę różnica. Dalej, na procesorze chyba jest. Zaraz zobaczymy. Czujniki. Nie widzę gdzieś jeszcze jakiś. Ogólnie na karcie, na dyskach. O, tutaj mamy. Tutaj mamy tak. Na procesorze graficznym, czyli GPU, zobaczcie, jest taka sama temperatura. Na dyskach jest taka różnica w granicach błędu pomiarowego. Jak oceniam dwa te programy? Przede wszystkim troszeczkę też powiem, jak oceniam je. Jeden jest dobry, jeden jest drugi też jest dobry. Jeżeli mamy coś smarta sobie zrobić i zobaczyć, to możemy sobie na przykład dysku zobaczyć smarta. Więc tak, kolejną zasadniczą zmianą w tym komputerze jest mianowicie dorzucenie drugiego dysku i wymiana dysku, który był. No niestety dorzuciłem jeden dysk 4-terówka i niestety musiałem wymienić dysk, który był, a mianowicie dwuterówka, a dorzuciłem kolejny 2 tera, więc mam 4 terowe dyski, więc to też troszeczkę jest dobra rzecz. Oczywiście wam pokażę, żeby nie było, to jest chyba ten, to jest ten drugi. Jest dobrze, jest sprawny, pięknie jest. Dobra. Tak. Więc tak. I najnowsze moje dziecko,
A mianowicie dorzuciłem kolejne 16 giga RAMu i teraz mam na kompie mam 32 giga RAMu. Tylko jest jeden szczegół. Te kości pracują w różnych częstotliwościach taktowania i niestety komputer widzi je jako 1333. Ze względu na to, że to jest ja podejrzewam, że ten komputer ma obniżone ze względu na to, że tutaj jest maksymalna ilość pamięci operacyjnej danej. Teraz zobaczymy, czy tutaj gdzieś będzie podsumowanie. Widzicie, cztery ósemeczki. Poczekajcie sobie, zrobimy. Moje HP Linksa i właśnie GoodRamy. Czy jestem zadowolony z GoodRamów? Szczerze mówiąc, w grach, czyli tej grze w Nitro Speeda, jest bardzo duża różnica. Nie ma spadków tak dużo klatek przede wszystkim. I no, oczywiście to jest wydajniejsza karta graficzna. Mamy 960 overclocking jest automatycznie robiona. Płyta oczywiście taka sama. Zasilacz. O, jeszcze zasilacz był kupiony ze względu na to, że komputer musiał być zreformowany do końca. Musiałem dobry zasilacz kupić. To jednak jest podstawa z kupienia. Na samym końcu wam troszeczkę jeszcze zrobię. Znaczy, sterowniki tutaj są chyba wszystko. No i architektura procesora, instrukcje tutaj mamy, podsumowanie. Czy jestem zadowolony z tego komputera? Powiedzmy jeszcze, mi brakuje jednej karty graficznej do tej zabawy. Jeszcze wam zrobię później, jeszcze zrobię wam ogólnie test wytrzymałości komputera, a mianowicie zainstaluję programy. Też bardzo was przepraszam, że o, jeszcze zmiana ze systemu operacyjnego z 7 na 10. Ze względu na to, że troszeczkę muszę inaczej zrobić. Tutaj też mamy możliwość. Tutaj patrzymy, jakie są. Teraz jest, powiedzmy, że komputer jest tak optymalnie zrobiony, żeby był cichy. Ze względu na to, że ja też potrzebuję mieć komputer, który jest cichy i wydajny. Czy bym zmieniał na Ryzena dwójkę przynajmniej? Nie. Moje proste pytanie, odpowiedź nie. Ze względu na to tak. Powiedzmy, chcę kupić Ryzena. Jedynkę nawet 12 rdzeni. Oj, przepraszam was. Ryzen 12 rdzeni. Coś mi rdzeni. Dobra. Jak
jaka jest cena do teraz? Powiedzmy, że chcę kupić tą troszeczkę lepszą wersję. To jest ta. Ale zobaczcie, pod jaki soket. Właśnie, AM4. I zobaczcie. To jest częstotliwość traktowania. Maksymalna częstotliwość procesora 4 GHz. Czyli on pracuje w 3 GHz, czyli 6, który mój pracuje w normalnych 4 giga. Normalnie pracujesz w 4 GHz. Maksymalne TPC jest mniejsze. To jest jedna zaleta. I do tego płyta główna 1400. Powiedzmy, że chcę taką miarę płytę główną. Już taka lepsza. 1400. To jest powiedzmy 2400 już zapłacę. Już taka troszeczkę lepsza ta płytka. To jest z procesorem czy bez? A, to jest już z płytą, ale ja nie chcę zestawy taki. No to już można tak kupić, ale ja chcę normalne MSI. 1400 było tam. I powiedzmy, że MSI. To jest taka jakaś gamingowa. No, 1400 plus 1700. Już za dwie rzeczy. Ale jeszcze do tego 1700 plus do tego 32 giga. Nie karta pamięci. 32 gigabajtów RAM. RAM 1600 zł moment. I powiedzmy 32 giga RAMu DDR-ki czwórki. HyperX akurat są. 1200 zł. 3000 zł za cały zestaw. I zobaczcie. A, wam pokażę mały trik. I do tego AMD 3500 3000 chyba 500 mam. Zaraz wam nawet nie pamiętam dokładnie. FX 3500 chyba. FX 3000. 3560 chyba. 3000. Podstawka jakaś. Zaraz powiem. Ma nie pamiętam dokładnie. 8356. 8356. O 8356. 8356 versus Ryzen.
Zobaczcie. Różnica cenowa prawie z 500 zł. A zobaczymy innego Ryzena. No, jeszcze lepsza cena, 3500. Przez 94%, ale. Ja bym i tak wziął Black Edition Core'a. No, dobra. Słoneczka, ja Wam dziękuję za wszystko. I jestem bardzo zadowolony z tego budowy komputera. Jeszcze Wam zrobię, jak będę miał chwilę czasu. Jak to wszystko działa, wszystko ma jest. O, jeszcze oczywiście myszka, klawiatura. Takie akcesoryjne i kamerka. No, trzymajcie, hej, pa, mam.